Którejś soboty przyszedł do mnie właśnie Jurek. Nie wiem, czy mówił pan Walczyk, czy Jurek, czy jak... Tak jak pani normalnie się Jurek posługuje. I spytał mnie, czy nie pomogłabym mu przy tam rozbiórce tego dzika, bo dzień wcześniej upolował tego dzika. Wziąłby go na użytek własny, ale nie poradzi sobie sam, bo... Wcześniej upolował tego dzika, wziął go na użytek własny. I chciałby go wziąć na użytek własny, ale właśnie, że mu, jeżeli mu pomogę. Tam poporcjować to mięso, popodpisywać, pochować. Zgodziłam się, więc wtedy zadzwonił bodajże, nie wiem, wyraził się, że dzwoni do prezesa, czy mu pozwoli na to. No, wiedział, że mu pozwolił, więc wtedy zadzwonił do pana Roberta, tak się też Barczuka, czy jest w domu, czy możemy przyjechać po tą duszę. Czy możemy przyjechać po tą duszę? Tak, odebrać tą duszę. No i wtedy wsiedliśmy do samochodu, pojechaliśmy do tego pana Roberta. Pan Robert z chłodni wyciągnął dzika, powiedział, to jest twój. Włożyli tego dzika do bagażnika i przyjechaliśmy do domu. Świadek obrony, będę tutaj. Tak, jeśli można. Ta rozmowa, gdzie pan Jurek dzwonił do prezesa, czy pani pamięta, czy ona długo trwała, chwilę trwała, czy się w ogóle dzwonił do pana prezesa? Z tego, z mojej oceny, to wiem, że się dodzwonił do tego pana prezesa. I że, no tak wychodziło z tego, że mu pozwolił, bo później mówi, że tak i zadzwonił do pana Roberta. Czyli pani przekazała tę informację, że może tego dzisiaj zabrać? Tak, oczywiście. No bo po co byśmy tam jechali? Gdyby nie pozwolił, to byśmy tam nie jechali. Właśnie, próbujemy otworzyć dokładnie przebieg tego po prostu tego dnia. Rozumiem. Czyli już wiemy, że był telefon, pozwolił. Później już skupię, czy pan Barczuk, czyli ze skupu pan. Tak. Jakoś weryfikował tę informację, czy jeszcze coś wam wzbraniał, że nie wyda wam tej tuszy, czy normalnie wydał bez żadnego problemu? Nie, bez żadnego problemu. Absolutnie. Otworzył tą chłodnię, wyciągnął tego dzika i powiedział, to jest twój. Jurek jeszcze tam rozmawiał z nim coś na temat wagi tego dzika. Mhm. Pan Robert powiedział, że 40 kilo, czy pasuje, o w ten sposób się wyrazi. I wrócili tego dzika do bagażnika i przyjechaliśmy do domu. Nie był zdziwiony pan Robert? No nie, nie. Wręcz tak jak odniosłam wrażenie, że czekał po prostu na nas. Bo był już na dworze. Aha, czyli jakby był przygotowany. Tak, to odbieram. Czy kazał panu Jurkowi jakieś dokumenty podpisywać, jakieś potwierdzenia, cokolwiek? Nie. O, tak mu wydał dzika i tyle, tak? No tak. Protokół, zetka, kafe, cokolwiek tych dokumentów nie, i ciągle. Absolutnie przy mnie niczego nie podpisywał. Nie było czegoś takiego, nie. A państwo byli cały czas razem? Czy... Tak. Byliśmy razem. Ja, tam też na podwórku było dziecko pana Roberta i żona. No to tam chwilę rozmawiałam z żoną, ale w tym czasie na pewno nie było mowy o żadnych dokumentach. Bo wszyscy mieliśmy się, że tak powiem, no, widzieliśmy się na no, oku. No. A przy was jakieś ważenie tego dzika, cokolwiek? Nie. Jak rozumiem, pani już nie pierwszą, tak powiem, sztukę świni czy cielaka rozbierała. A tak na oko, pomiotów, o co mi chodzi? Czy pani tak mogłaby ocenić z perspektywy dzisiejszego, jak pani pamięta tegoż, tą tuszę, tego dzika, ile one mogą ważyć tak dla pani? Nie mam zielonego pojęcia, ile one mogło ważyć, ale tak jak mówię, jestem ze wsi, pochodzę ze wsi, tak jak się kiedyś tam biło tą świninę, że tak powiem, tak to było bardzo małe. Podług takiego... Czyli nie był taki duży obraz. Nie, absolutnie. Nie, był mały. Było to bardzo małe. Mały, tak. Według świni, tak? Tak, takie jak się kiedyś tam biło na święta, jak dziadek zabijał, to było takie to małe, bardzo według małe. Świni. Czyli do tej wady 40 kg mogło odpowiadać? No tak. Tak na oko, no wiadomo. No na oko to tak. Gdyby człowiek zważył, to by wiedział. Nie wiem. Nie było ważone tak. Nie było. Ja zapytam tylko, czy... Jeśli to pytanie nie padło, czy ten dzik był w ogóle zważony kiedykolwiek, według pani wiedzy? Nie wiem, nic na ten temat. No ja się nie dopytywałam nikogo o takie rzeczy, bo mnie to nie interesowało. Cały czas w Szkole Łowieckim Szpak, w Woli Kłuskiej od początku. Jestem nieaktywnym myśliwym. W tym czasie pozostałem grubo ponad 100 dzików. W mojej ocenie to wykroczenie takie, które jest przypisane tutaj koledze, można by było przypiąć każdemu myśliwemu. Przypiąć każdemu myśliwemu? Tak, który pozyskał jakąś zwierzynę i wziął użytek z własny. Z uwagi na procedury, które obowiązują w kole i takie
oczywiście te procedury nie wynikają z jakichś unormowań prawnych, a są to takie przyzwyczajenia, procedury. Te procedury właśnie, to mniej więcej jak się odbywa ogólnie, jeśli nie chce wziąć dzika na użytek własny. Ja strzelają dzika. Strzelają dzika. Najpierw muszę uzyskać zgodę. Teraz akurat, którą się różnie zmieniało na przestrzeni lat, ale teraz prezesa albo łowczego. Taką zgodę zarówno ja, jak i inni myśliwi zawsze otrzymywali. Ja nie słyszałem o takim przypadku, żeby prezes albo łowczy komuś odmówił wzięcia dzika na użytek własny. Gdy już uzyskam taką zgodę, w 99% jest to po prostu na telefon się załatwia. Dzwonię do łowczego lub do prezesa, prezes wyraża zgodę na wzięcie dzika na użytek własny, wtedy ustalamy wagę tego dzika. Dzika zabieram do domu. No ja, dzwoniąc na przykład do łowczego, to ja z łowczym, albo dzwonię do prezesa, ja z prezesa. Ale kto tą wagę podaje? No, generalnie myśliwy. Generalnie myśliwy. Tak. Od około 2 miesięcy koło funkcjonuje w takim systemie informatycznym. To tego okresu nie bierz mi pod uwagę, ale wcześniejszy okres ja nigdy nie miałem dzika na wadze. Wszystko zawsze było na telefon, odbywało się i mniej więcej na oko. Wstępnie, jak już ustaliliśmy wagę tego dzika zabieram do siebie i po zależności jak tam łowczemu czy prezesowi pasuje, na drugi dzień, na trzeci, za tydzień, za dwa, jadę podpisać protokół. Podpisując ten protokół, właśnie teraz wrócę znowu do tego systemu informatycznego, który żeśmy przeszli około 2 miesięcy temu. Teraz dopiero dostaję protokół. Wcześniej, od 3 lat, ja nigdy nie dostałem kopii tego protokołu, czyli ja nie miałem zaświadczenia. Teraz dopiero są wydawane protokoły. Wcześniej, na początku, jak tylko zostałem myśliwym, też takie protokoły, kopie otrzymywałem. Później nie wiem dlaczego, tych protokołów nikt nie... Ale od około 3 lat na pewno naprawdę wziąłem tych dzików sporo i nie mam żadnego protokołu. No nie dawano nam tych kobiet. Nie tylko mi, ale zarówno innym kolegom również. Przynajmniej ja osobiście starałem się podpisywać. Czasami było tak, że już tam nie wiem po jakim czasie łowczy, czy tam prezes musi to do skarbnika, te protokoły oddać. Tam raz czy dwa chyba musiałem jechać do skarbnika, bo to już dłuższy czas był. U skarbnika podpisywałem, ale w moim wypadku ja podpisywałem zawsze protokoły. No ale już, nie wiem, no dzik już dawno był skonsumowany, że tak powiem, bo protokół DGN to może był za tydzień podpisany albo i za dwa. A w międzyczasie przecież dzik nie czekał, aż jego ktoś zobaczy, zważy, może ponownie albo coś. Tylko dzik był od razu na drugi dzień. Jeżeli wzięty był na użytek własny, no to wzięty na użytek własny, czyli rozświadkowany, część do zamrażarki, część do lodówki i tak dalej. A musiał zrobić? Znaczy, no zapłacić za tego dzika. Zapłacić. Tak, w sensie, i tu trzeba na przykład, to jest taki przykładowy protokół w cudzysłowie, wystawiony przez prezesa. Tak wygląda. Tu jest taki przykładowy protokół wystawiony przez prezesa. Jest na nim tylko numer protokołu i kwota do zapłaty. Tam nie ma ani kilogramów, ani nic. Znaczy, przeważnie to było bez pieczątek, ale akurat taką jedną z pieczątką miałem, to by było bardziej wiarygodne to wziąć. I w jakim momencie pan taką karteczkę dostawał? Chwilą, jak podpisywał protokół przeważnie. Z chwilą, jak pan podpisywał protokół, tak? Albo czasami się też na SMS. SMS-em na przykład łowczy przysyłał mi, czy tam numer protokołu i kwotę do zapłaty, SMS-em. Czasami łowczy przysyłał mi. Przysyłał mi numer protokołu i kwotę do zapłaty SMS-a. Po co panu był ten numer protokołu? Znaczy wpisywało się później, to tak, bo wcześniej to ja wpisywałem w tytule, bo chodziło o zapłatę za tłutusze, prawda? Wpisywało się w tytule. W tytule numer protokołu, ale wcześniej wpisywałem też opłata za zwierzynę pobraną na użytek własny i też było dobrze. Wysoki sądzie, a wracając do tej kwoty 325,50, to w mojej ocenie jest ta kwota wyliczona błędnie. Ta kwota
325-50 jest wyliczona błędnie. Dlatego, że... Znaczy, ona jest wyliczona prawidłowo dla dzika 62-kilowego z 5% VAT-em. Ona jest wyliczona prawidłowo dla dzika... Z tym, że uchwała mówi, uchwała danego zgromadzenia mówi, że myśliwy, biorąc dzika na użytek własny, dzika na użytek własny płaci za niego w drugiej klasie jakościowej. Płaci za niego w drugiej klasie jakościowej. Według aktualnego cennika w punkcie skupu. Walczuk pozyskał tego dzika. Dzik w drugiej klasie jakościowej kosztował 4 zł, a nie jak tu wyliczono po 5. Jak tu wyliczono? Tak, ta kwota 325,50 to jest kilogram dzika 5 zł. Kwota 325,50 to jest 5 zł po 5 zł, a dzik był wtedy po 4 zł. To jest kilogram po 5 zł. A ostatnio miałem taki właśnie przypadek. Generalnie można by to było nazwać, no tak jak kolega tutaj walczył, tylko że w drugą stronę. No, mianowicie pod koniec listopada pozyskałem 2 dziki, które wziąłem na użytek własny. Myśliwy jest zobligowany do brania dzików na użytek własny, nie można tego zgadzać. Już tak upraszczając, dostałem protokół na tego dzika, ale najpierw dostałem ogólnie SMS-em, płaciłem od razu tego samego dnia należności za te 2 dziki. W jakimś czasie zorientowałem się, że te kwoty są wygórowane. Po prostu zaciekawiło mnie to, zadzwoniłem sobie do elity, do punktu skupu. Tam ustaliłem, że dziki, które wziąłem, powinny mi być policzone po 2,80 za kilogram, a nie jak widniało w protokole po 3,80. No i generalnie, tak jak tutaj kolega, zapłaciłem 100 coś złotych więcej. Dla kogo? Wysoki sądzie, ale ja nie miałem pretensji o to do nikogo. Ja tu sprawę z łowczym wyjaśniłem w 10 minut. Ja nie poszedłem z tym do sądu, tak jak tutaj po 100 parę złotych kolegę do sądu pociągnęli. I tam, fakt, że jeszcze do dziś, bo jeszcze sprawdzałem przed wyjazdem, ta nadwyżka nie została mi jeszcze zwrócona. Ale właśnie tego problemu z dzikiem użytek własny nie było w kole. Nie. Mówię, ja przez od 2011 roku jestem myśliwym i ani nigdy nie słyszałem, żeby komukolwiek odmówiono wzięcia dzika na użytek własny. Nie ma znaczenia, kto dla koła zapłaci za tego dzika, czy skup, czy myśliwy. Czy coś pan słyszał albo wie, żeby między panem Walczukiem, a między zarządem koła wtedy się jakiś konflikt powstał, ewentualnie kiedy? Założył jakąś sprawę dla łowczego, tam coś chodziło o po pracę, że ten jemu nie wypłacił jakichś pieniędzy. Tak ogólnie rzecz ujmując, bo nie znam szczegółów. Tak, że Walczuk u niego pracował. A czy jeszcze jakieś powstały konflikty innego typu, na przykład w tytułnie? Skreślenia z koła, wykluczenia z koła. Ktoś pan słyszał pana Oskar? Wysoki sądzie, ogólnie w kole, to tak można powiedzieć, jest jeden wielki konflikt. I praktycznie nie ma wolnego zgromadzenia, odkąd jestem myśliwym, żebyśmy kogoś nie skreślali, wykluczali albo karali. Znaczy, no może była, już nie pamiętam, ale generalnie praktycznie co rok coś jest. Kogoś skreślamy, wykluczamy albo karamy. Wiedział pan, że prawie każdy może być obwiniony o takie wykroczenie. Z jakich to powodów pana Walczuka dotyczy ta sprawa? Chyba jest jedyną tego rodzaju jednak, czy nie? Jest pan obserwatorem tego, co się dzieje w kole. Odkąd jestem w kole, to jest pierwsza tego typu sprawa. No wysoki sądzie, w mojej ocenie to jest ogólnie, może by choć troszkę kąsnąć tego Walczuka, bo przecież minęło kupę czasu i z relacji Walczuka wiem, że najpierw toczyła się sprawa o kłusownictwo, która została umorzona. Następnie... Która została umorzona. Tu nie mogli go kąsnąć, to może ukradł tuszę z chłodni. No to ta też sprawa została umorzona. No i już nie było wyjścia, no to chociaż te 150 zł, czy tam ile, to za to go chociaż kąsnąć. Nie wiem dokładnie, o jaką kwotę chodzi. Za tak. Co panu jest wiadomo w tej sprawie?
Znaczy tak, na początku chciałem powiedzieć, że jakby ta rozprawa się w Wysokim Sądzie nie zakończyła, to powiem tak, że własne odczucie mam takie, że nie będzie tutaj w tej rozprawie i tak wygrany. I tak wygranych nie będzie, bo tu jesteśmy wszyscy przegrani jako koło, jako ludzie, jak jesteśmy spostrzegani, ponieważ już taki smród poszedł, że z takimi sprawami, które powinny się zakończać na etapie koła, wewnątrz, to się lata do sądu. Wysoki Sądzie, nigdy w życiu nie miałem ważonego dzika kładzonego, jak to się mówi, na wagę. Także to jestem 100% pewny. Ostatniego dzika, jakiego w Wysokim Sądzie strzeliłem, było to 15 sierpnia. Tak jak tutaj się mówiło, że trzeba nosić w tej pierwszej rozprawie, że się zanosi protokół do pana skarbnika. Pan skarbnik nie otrzymał żadnego dokumentu od Jurka Walczuka, kolegi Jurka Walczuka. Ja również nie byłem u pana skarbnika, otrzymałem coś takiego. To jest protokół, znaczy protokół. To jest zapłata. Ja nie byłem. Nie tylko w tej ostatniej. Mhm. W poprzednich dzikach to akurat mam z 15 sierpnia strzeliłem, a po jakimś tygodniu czasu spotkałem się z łowczym. Ale powiedział pan przed chwilą, że nie był pan nigdy u skarbnika. Żebym nosił protokół. Żebym nosił protokół. To jest moje pismo, to jest pismo, proszę bardzo. To jest po jakimś tygodniu czasu dostałem od łowczego. To jest numer protokołu oraz kwota, którą muszę uiścić za strzelonego dzika. Na której jest zapisane w cudzysłowie protokół 41/17 / duże K 120,96 zamknę cudzysłów i świadek dalej istnieje. Ta kwota to jest kwota, jaką mam uiścić. Tak, jaką mam uiścić. To zawsze. Dostał pan tą kartkę po jakimś? Po jakimś tygodniu czasu się spotkaliśmy w domku myśliwskim. Jak również nie znam. Wie pan dlaczego nie było tego zezwolenia? Bo powiedział pan, że słyszał pan, że nie było zezwolenia. Z jakich powodów? Ma pan wiedzę? To znaczy wiedzy nie mam. Mogę się tylko domyślać. Mogę się tylko domyślać, że po prostu trzeba znaleźć w tym momencie jakiegoś kozła ofiarnego, bo de facto dlaczego nie zezwala zarząd na wzięcie na użytek własny? To są te same pieniądze. Czy ja biorę tego dzika, na użytek własny i tak muszę za niego zapłacić, czy oddaję na skup, skup płaci dla koła. Nie widzę żadnej zgodności, że zarząd nie zezwolił akurat dla Jurka Walczuka. Jeżeli coś jeszcze mogę. Jeśli ma na wysokiej. A czy pan coś wie, żeby jakiś konflikt powstał między panem prezesem a panem Walczukiem? To znaczy między panem, jeżeli powstał konflikt między panem prezesem a panem Walczukiem. Ja powiem tak, w naszym kole od chwili, gdy pan prezes, gdy prezes piastuje stanowisko osoby, która reprezentuje nas na zewnątrz, czyli jest prezesem, to nie konfliktuje się tylko, w tej chwili padło akurat na Jurka Walczuka. Jurka Walczuka, ale konfliktuje się z kilkunastoma osobami. Między innymi ja również jestem już na wokandzie pana prezesa. Około 2 miesięcy temu jeden z bliskich kolegów myśliwych. Jeden z bliskich kolegów myśliwych z otoczenia pana prezesa również i do mnie powiedział, żebym się nie zdziwił, jakie będzie głosowanie ludzi na najbliższym walnym co do mojej osoby. Także spodziewam się, że niedługo to już i na mnie kolej. Także odkąd pan Barczuk jest prezesem, to albo kogoś wyrzucamy, albo kogoś zawieszamy, albo kogoś karamy. Sam już też byłem. Sam już byłem również dwa razy na zarządzie, gdzie próbowano mi wmówić, że chodziło o jakieś tam kaczki, że grozi mi kara pozbawienia wolności do lat dwóch. I próbowano wmówić, że pozyskałem jakąś nielegalną zwierzynę, no ale sprawa upadła. W miarę ktoś się opamiętał i sprawa upadła. Jak również moi inni koledzy,
jak i również moi inni koledzy, mogę wymieniać nazwiska, czy to jest Mateusz Paweł czy Paweł również byli, czy kolega Piotr zawieszani, do niektórych została podjęta próba wyrzucenia. Te osoby, co się odwołały, to po dzień dzisiejszy z małą pomocą pana redaktora Stanisława Pawluka polują te osoby. Jedno konkludujące, czyli jak mam rozumieć, czy pan Jerzy Wanki w jakiś sposób szykanowany przez pana prezesa i władzę koła? W mojej ocenie w tej chwili na pewno tak. W tej chwili na pewno tak, nie zarząd, znaczy zarząd. Już nie będę wymieniał imienia, nazwiska, ale pan prezes jest głównym pociągającym za sznurki, o tak jak można to powiedzieć. To wszelkie decyzje wydaje pan prezes, inni muszą się do tego dostosować. I tutaj nie ma konfliktu, znaczy moim zdaniem, jeżeli chodzi o pozostałych myśliwych, nie ma konfliktu na linii zarząd myśliwi, czy zarząd Walczuk, a my wszyscy, z którymi ludźmi podajemy sobie rękę, witamy się. Czyli jest to konflikt osobiście z panem prezesem, tak? Tak. To nie tylko chodzi w tej chwili o osobę Walczuka, ale to jest konflikt wielu osób. Nie podaje nam przykładowo pan prezes ręki, tak jak to było na przykład na polowaniu wigilijnym w ubiegłym roku, gdzie pan prezes był prowadzącym to polowanie. Sama nazwa mówi wigilijne. Nie podaje nam ręki. Ostatnio, około 3 miesięcy temu, był czyn w związku z chorobą ASF. Szukaliśmy padłych dzików, podchodziliśmy, witaliśmy się ze wszystkimi. Osobiście uzyskałem od prezesa odpowiedź: odejdź, bo się od ciebie fałszem zarażę. To jest właśnie osoba, która reprezentuje nas, nasze koło myśliwych na zewnątrz. Aktualnie pan prezes posiada większość członków koła jednak. Nie kwestionuję, pan prezes posiada na pewno większość w kole od pewnego czasu. Są przyjmowane osoby kompletnie nam nieznajome, ale takie zarząd ma prawo. Przyjmuje osoby, które nawet nie biorą czynnego udziału w życiu koła. Nie biorą odstrzałów. Liczy się tylko i wyłącznie głos. I pan prezes wygra nie tylko te, ale i kolejne wybory. Dla mnie pan prezes może rządzić do końca świata i jeden dzień dłużej, za przeproszeniem, tylko po prostu, żeby z nami wszystkimi rozmawiał, jak i z obcymi, jak i z miejscowymi, bo na chwilę obecną to prawie wszyscy miejscowi myśliwi są źli. Ja również i skłamałbym, gdybym powiedział, że pan prezes nie jest dobrym gospodarzem, bo jest dobrym gospodarzem. Dba nie tylko o domek. Jesteś w tej chwili za mną, podnosisz rękę, masz ze mną dobrze. Od razu dam przykład, bo miałem tego nie mówić, dam przykład. Z polowania, kiedy pan prezes był nie tylko uczestnikiem, ale również prowadzącym polowanie, był pewien incydent z moim udziałem. Padł strzał po linii, gdzie to było ostatnie pędzenie. Pan prezes był prowadzącym to polowanie, pamiętam jak dziś. I strzał kulowy z kuli Breneki spadł około metra mi pod nogi. Ja zadzwoniłem do pana prezesa, bo był po drugiej stronie akurat. I mówię, jest świadek z boku, z jednej strony, widzi to, potwierdza. Ale że to jest akurat, że to była akurat osoba, jak to się mówi, z bliskiego otoczenia pana prezesa. Pan prezes nie wyciągnął żadnych konsekwencji, bo ta sprawa się należała typowo do sprawy dla rzecznika dyscyplinarnego. Znaczy, no wiem, jak się sprawa potoczyła, bo Walczuk zapłacił, po około 2 miesiącach czasu ta kwota mu została zwrócona i nie wiem już, ile tam miał zawiadomień. Najpierw, że ukradł dzika, później przywłaszczył, nie dopłacił pieniędzy. No mi wysokie sądzie, jakby ktoś ukradł dzisiaj jakąś rzecz, to bym zgłosił to dzisiaj, jutro ewentualnie, gdybym się upewnił, że jej nie znalazłem. Po kilku, nawet nie dniach, czy tam tygodniach, ale z tego co wiem, miesiącach, dopiero jest zwrócona sprawa na policję, policja dopiero przesłuchuje. Jak mi coś ginie, to zgłaszam to dziś, w tej chwili, natychmiast. W zeznaniach pana... Mówię o bratanku pana prezesa, tak. Że jest bratankiem. Podkreślał pan to. Czy pana ocenie to, że jest tym bratankiem, jakoś obniża
jego wiarygodność według pana oceny? No bo rozumiem, oglądał pan film na YouTubie. Tak, tak. To wspólnie widzieliśmy go, tak? Pana zdanie ta postać jakby przez to, że... To znaczy, powiem, wewnętrzne swoje odczucie. Bratanek, czyli Robert, dużo zawdzięcza obecnemu zarządowi, dużo zawdzięcza ze względu chociażby na to, że na jego posesji znajduje się skup dziczyzny, gdzie została podjęta uchwała przez zarząd, nasz zarząd oczywiście, że zdajemy tylko pierzynę do skupu u pana Roberta, czyli bratanka pana prezesa. To uciekają pieniążki, jeżeli się jemu nie zdaje do jego skupu tą zwierzynę. Dlatego uważam, że bratanek dużo zawdzięcza obecnemu prezesowi. A co to ma do rzeczy z tym postępowaniem? Nie wiem, zapytał pan... Podkreślał to, że bratanki. No to... Wiarygodność jego... Nie, wiarygodność jego po prostu, to oglądając filmik z pierwszej części, że dziękował Bogu, że było zagrożone życie i zdrowie, to nie wiem, jak to nazwać. Musiałby praktycznie z tymi dzikami tam, nie wiem, przebywać, żeby było zagrożone te zdrowie. Z tego, co wiem, polowanie Walczuk wykonywał o godzinie 20, po 22, z tego, co mi było wiadomo. A tutaj Robert zeznaje, że oddawał strzał w pozycji stojącej, w jego kierunku padł strzał, no to gdzieś się znajdowały w końcu te dziki, przecież wyczułyby, czyli to była już pora nocna. To jaka odległość musiała być między jednym a drugim, a pomiędzy nimi dziki, no to tu się nie trzyma kupy nic. Robert tam był, a Walczuk dopiero doszedł, to dla mnie jakoś to dziwne, że było zagrożenie i wiarygodność moim zdaniem została mocno upiększona, jeżeli chodzi o to zagrożenie życia i zdrowia. I po roku czasu mówi się z ust Roberta Warczuka, że zastanawia się nad założeniem sprawy za narażenie życia i zdrowia. No to po co czekać było rok czasu na potrzeby sądu, tylko postępowania, takie zarzut wysuwać? To się moim zdaniem nie trzyma się kupy. Moim zdaniem popełnił przewinienie łowieckie takie same, jak popełnił pan prezes. Czyli nie powiadomił. Z tego co wiem, to Walczuk, kolega Jurek Walczuk nie powiadomił dwóch kolegów, których polowało tam. Jak również adekwatna sytuacja, pan Barczuk również nie powiadomił czterech na takim małym łowisku. No to już nie pytam, nie jest potrzebne tego postępowania.